Parisinus 2 jest specjalnym inhalatorem do leczenia zapalenia zatok. Odpowiedni dla dzieci od 6 roku życia oraz dla dorosłych. Przed każdą inhalacją należy dokładnie umyć ręce. Nałóż pomarańczową nasadkę dyszy na dolną część nebulizatora i przykręć jego górną część. Połącz łącznik kątowy i końcówkę do nosa z nebulizatorem. Podłącz odpowiedni koniec wężyka do dolnej części nebulizatora. Otwórz pokrywę i wlej roztwór do inhalacji. Podłącz pasujący koniec drugiego wężyka z przyłączem do wibracji i włóż całość do górnej części nebulizatora. Drugie końce obu wężyków podłącz do gniazd kompresora. Końcówki wężyków pasują tylko do odpowiedniego gniazda, dlatego nie można przy tym popełnić błędu. Inhalator Parisinus jest teraz gotowy do pracy. Usiądź wygodnie i prosto. Włącz kompresor. Zatkaj jedno z nozdrzy, wkładając zatyczkę do nosa, albo lekko przyciśnij nozdrze palcem. Prowadź końcówkę nebulizatora do drugiego nozdrza. Zamknij podniebienie miękkie. W tym celu należy jak najdłużej wymawiać sylabę ing. Po upływie połowy czasu inhalacji, po 2-3 minutach, zmień nozdrze. Koniec nebulizacji sygnalizuje zmieniony ton dźwięku. Do oczyszczenia i dezynfekcji rozłóż nebulizator na części składowe. Nebulizator należy wyczyścić po każdej inhalacji. Umyj wszystkie części w ciepłej wodzie z kranu z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie starannie wypłucz pod bieżącą wodą. Dezynfekuj nebulizator raz dziennie. Włóż go na 5 minut do wrzącej wody lub do dezynfektora termicznego, na przykład do butelek dla niemowląt, przynajmniej na 6 minut. Wysusz wszystkie elementy i przechowuj je w suchym i niezakurzonym miejscu. Przy stosowaniu i czyszczeniu Parisinus 2 zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. Parisinus 2.